witajcie w kolejnym odcinku Press Fire to Continue. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się recenzją handhelda GameStation. Omówimy sobie tą ciekawą retro konsolkę. Zobaczymy, czy jest to sprzęt dla nas, retromaniaków, czy jest to kolejny gadżet z AliExpress, który nie warty jest waszej uwagi. Więc bez chyba przedłużania zapraszam was do materiału. Zobaczymy sobie, jak to wszystko wygląda po zakupie. Dostajemy takie pudełeczko od kuriera z Alika, z Allegro, z eBaya. No, takie delikatne wieczko, tak jak w iPhone'ach, które wychodzi delikatnie. Tutaj mamy podstawowe informacje o tym handheldzie, jakieś jego ważne parametry, na których powinniśmy się skupić. No i tutaj mamy, proszę bardzo, handheldzik. Kabel zasilający. To jest standardowy, może tak pokażę. No, standardowe USB, tak jak do PlayStation Classic. Już trochę sfatygowałem to pudełeczko. No i tutaj folijka, jeśli chodzi o naszego handhelda, który był zawinięty. To jest nasz handheldzik w pełnej krasie tutaj, w pełnej okazałości. No i co widzimy? Jest krzyżak, dość spoko w dotyku. Jest analog, który też jakoś dziwnie nie działa, nie nic, wszystko super na tą chwilę. Są przyciski, 6 przycisków, które, może wyłączymy sobie go, które jakoś w dotyku fajne są, bardzo, bardzo miłe są w dotyku, więc zastrzeżeń żadnych nie mam. 3 przyciski poniżej Home, Select i Start, głośniczek. Z tej strony mamy tutaj podgłaszanie, ściszanie, to jest volume. Z tej strony mamy przycisk włączenia, wyłączenia, czyli naciskamy, trzymamy, tu dioda nam się uruchamia. No i włączamy sobie handheld. Tutaj mamy wejście na kabel zasilający, tutaj wejście na telewizor, czyli wyjście na TV out. Tutaj mamy jacka, jeśli chodzi o słuchawki. Podłączamy sobie słuchaweczki i mamy dźwięk słuchawek. Tutaj jest karta pamięci 32 GB. Jak widać, proszę bardzo, jest 32 giga. Więc teraz tak, no wymiary tego to jest około 14 cm na 90 na 20. Co jeszcze? No, nawet nie wiem, ile to ustrojstwo waży, szczerze powiedziawszy. Na pierwszy rzut oka, no to czuć tu tylko baterię. Nie znalazłem tu gdzieś informacji, ile to waży. Teraz tak. To urządzenko możemy ogólnie kupić pod dwojakimi nazwami. Można go kupić jako A19 Pandora Box, albo PowKid A19, albo Handheld Game Station. Jakkolwiek piszecie, wyskoczy wam to urządzenie. Nie wiem, dlaczego jedni sprzedawcy sprzedają tak, drudzy inaczej. W każdym razie jest to samo urządzenie. Po prostu nazewnictwo chyba jest inne i każdemu to pasuje w inny sposób. No, obsługuje ten handheld około 13 emulatorów. No, Dreamcast, PSP, PlayStation, Nintendo 64 Main, Game Boy Advance, Game Boy Color, Wonderswan, Famicom, Super Famicom, czyli Nintendo Entertainment System i Super Nintendo Entertainment System, Mega Drive, PC Engine i tak dalej, i tak dalej. I tak, to co ma w środku ta konsolka, no jest dość zaskakująco dobre. No, podzespoły ma genialne, bardzo mocne. Ma procesor czterordzeniowy, jest to Cortex A7, 1,3 GHz na rdzeń, 512 RAM-u. Pojemność baterii to 4000 amperogodzin, więc jest to dość duża bateria. No, producent podaje, że jest około 4 godzin ciągłego grania. Ja w ciągu nie grałem, w pełnym ciągu 4 godzin. Bawiłem się tą konsolką przez tydzień, dopóki się nie rozładowała. Śmiem twierdzić, że jest to realny czas i jest coś w tym stylu, jak nawet nie więcej. No, ale tego nie byłem w stanie stwierdzić. No, mamy oczywiście tutaj Wi-Fi, mamy tu Bluetooth.
Jeśli chodzi o Bluetooth, miałem kilka problemów z Bluetoothem, ale o tym później. No i w sumie tyle. No. Ogólnie konsola jest zrobiona z ciekawego materiału. Jest to taki śliski plastik. Może nie czuć, żeby był to tani plastik. Tani to jest ten raczej krzyżak, który jest zrobiony. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale to okaże się w gameplayu. Jeśli chodzi o konsolkę, jest to z ciekawego plastiku, który nie wygląda na tani, tylko taki no, dość solidny. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o tego przedstawienia tego handhelda. Handheld się zapowiada na papierze no genialnie. Zobaczymy, jak będzie w rzeczywistości, więc zapraszam szybko na gameplay i podsumowanie tego, co możemy otrzymać w tym małym pudełeczku. Więc widzimy się za chwilę. No ogólnie na analogu w tą grę genialnie mi się gra, ale nijak się ma to do grania i nagrywania, więc w gameplayach niestety cienko mi idzie, bo raz, że jest lag, dwa, no niestety niewygodnie mi jest, ale muszę powiedzieć, że kapitalnie w komando sprawia się tutaj analog, genialnie się gra na nim, świetnie, więc akurat w tą grę się kapitalnie gra. I aż się chce dalej. Dla mnie ogólnie ten handle to jest kapitalna sprawa do tramwaju, pociągu, autobusu. No to jest coś, co umili wam czas w podróży. Gdzie możecie pychnąć swoje automatowe gierki. Niektóre dość komfortowe, a niektóre no niestety. Dobra. Zakończmy. Właśnie. Dobra. Ja nie wiem, za co chodzi. W niektórych grach ładuje się gra w sekundę, a... No i głośniczek już nie domaga tutaj. No, Mortal wygląda przepięknie. Czy w oku cały czas gram, więc nie jest źle, skoro tak to jest. No teraz pojedziemy sobie z jakąś strzelanką. Tu jest już świetnie. Gra się kapitalnie. Idziemy. Czuję lekkiego laga na tym emulatorku, ale jest ok. Przynajmniej się spoko gra. O. Wyścigi spokojnie można na nowo grać. Jest luzik.
responsywność jest spoko. Przy takiej grze możemy śmiało sobie. Ale jak mówiłem, rozmieszczenie przycisków nawet nie pozwala mi. O, kurde, znalazłem przycisk. No, dużo mogłoby zmienić. Dobra, jest luzik. Dobra, teraz może czas omówić sobie menu tej konsoli. Więc tak, tak jak widzicie tutaj u góry, to jest menu konsolki. Mamy tutaj podstawowe rzeczy, tak jak Wi-Fi, Bluetooth, jasność, dźwięk, jaki chcecie, żeby generował głośnik. Ogólnie wszystkim bym proponował grać na słuchawkach. Jest dosłownie bezproblemowe granie. Gdzie tutaj na niektórych grach typu Mortal Kombat lub głównie automatowych i chyba z któryś Street Fighter, no tam zaczyna harczyć ten głośniczek. Wydaje mi się, że gdzieś tam jak dochodzi ci się do tych niskich lub wysokich tonów, które są drażliwe dla tego taniego szajsu, wtedy zaczynają się problemy. Tutaj mamy sleep mode, po ilu minutach on się wygasi, po ilu się nam minutach automatycznie wyłączy i tutaj czy chcemy, żeby pokazywało nam procent baterii, coś jak w telefonie komórce, no i ustawienie daty i godziny. Ciekawa sprawa w ogóle, jeśli chodzi o Bluetooth, nie byłem w stanie sparować nic. Jakieś dziwne hieroglify mi tu wyskakują. No tutaj możecie zauważyć, tylko mój telewizor rozróżniam tutaj z tego, a tu kurde kod normalnie jakiś, nie wiadomo co to jest. Cokolwiek chce się połączyć, nie ma szans. Niby na chwilę pokazuje, że jest połączone i gówno, prawda? Nie jest połączone.
więc nie mogłem głośnika sparować, nie mogłem swojego soundbara sparować, nie mogłem telewizoru sparować. Nie wiem po cholerę jest ten Bluetooth, szczerze powiedzieć. Czy jest 4.0 chyba, żeby tam był i świecił, żeby można było się pochwalić, co to urządzenie potrafi. Gówno potrafi, jeśli chodzi o Bluetooth, bo ja nie byłem w stanie się z niczym połączyć. No, gdzie miałem naprawdę dość duże oczekiwania, jak zobaczyłem, że jest 4.0, bo stwierdziłem, że skoro nie mamy tutaj kabelka podłączeniowego, no to połączę się przez Bluetooth z telewizorem. No jakoś to, kurde, może pójdzie. No, nie ma szans. Wi-Fi jak najbardziej, wszystko działa, sklep chodzi, wszystko jest git. Jeśli chodzi o Bluetooth, moje jakieś przygody z Bluetoothem się szybko zaczęły i tak szybko jak się zaczęły, to się od razu skończyły, ponieważ nic nie mogłem zrobić. Kolejne menu, są to standardowe menu, jeśli chodzi o Pandorę. Jeżeli ktoś nie jest zorientowany, tutaj możemy sobie zmapować przyciski, jest IOCest, że możemy sobie sprawdzić, czy wszystko nam tutaj działa na kilka playerów. To jest coś podobne jak w Pandorze. Dobra, czyli to będzie tu, idziemy. Tutaj możemy sobie pozmieniać kombinację przycisków. Podstawowe po prostu rzeczy, jeśli chodzi o tą konsolkę. Tu nawet nie ma co. No właśnie, nie ma co nawet szukać. Tu mamy bodajże, jeśli chodzi o gry, tak, nie, to jest Gamepad Settings, Gamepad Utilities, wzorki. No tutaj byśmy chcieli podłączyć, ja nie byłem w stanie. No nie mam zresztą joysticka, joypadu do Xboxa, więc niestety nie byłem w stanie z tego sparować. Z PlayStation nie działa, bo próbowałem. Tylko że to menu tak samo jest w Pandorze, więc może to jest tak, że to po prostu zostało z wersji matki, czyli z dużej Pandory. No jeżeli ktoś będzie wiedział, jak sparować, to dajcie znać. No ja nie byłem w stanie. Tu mamy Game Settings, możemy sobie poustawiać różne rzeczy, jak Autofire, Image Optimization, czyli Skyline'y. Możemy sobie życia pozwiększać lub zmniejszyć lub zwiększyć trudność gry i tak dalej, i tak dalej. Listę sobie ułożyć gier, wyrzucić gry lub je dodać i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest też dość proste menu, jeśli chodzi o Pandorę. To jest Game Market. Tutaj mamy informacje, jeśli chodzi jak używać naszą konsolę. To jest taki instruction manual, instrukcja, która jest elektroniczna, a nie w papierze, więc to jest to, tu mamy język, no i tutaj reset do ustawień fabrycznych, więc tak, na końcu może zostawimy sobie Game Market, wchodzimy tutaj do Game Marketu, a i scrollujemy sobie u góry, jeśli chodzi o kategorie, możemy sobie znaleźć gry, które będziemy ściągać, bo możemy je po prostu przez ten sklep ściągnąć, szukając, jeżeli, nie wiem, zacieśniając jakieś kryteria w stylu, szukam bijatyki, wrzucimy fighting, szukamy shootera, shooting, action, sport i tak dalej, plus jeżeli interesuje nas coś typowo pod konsolę, no to wiadomo, wybieramy sobie konsolkę poniżej i do nas zabierze dość szybko w tą kategorię lub gdzieś w tą gałąź, którą szukamy gierek akurat. Charcy, czyli co tutaj jest najpopularniejszego, jeśli chodzi o użytkowników, którzy ściągają, więc będziecie mogli zobaczyć, co ludzie tutaj targają, jeśli chodzi o podstawowe gierki, które są na szczycie ściągania. Gdzie jest D? To jest D. Później mamy search, czyli jeżeli chcecie coś wyszukać, wrzucacie w searcha kilka literek i wrzuca wam się ta odpowiednia gierka, której szukaliście. No i tutaj management, czyli to, co akurat ściągamy. Powiedzmy, że in progress mam 0 akurat, completed 37, czyli 37 gierek ściągnęliśmy. Ury tutaj ładnie widzimy. Tutaj o, właśnie. Jaki mamy rozmiar, ile ściągamy, czy Wi-Fi i jaki ma sygnał i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli chodzi o sklepik i tą funkcję w Pandorce, no to jest genialne. To jest kapitalna sprawa. Opcje są standardowe. Bluetooth kuleje. Wi-Fi jest świetne. Pół na pół, jeśli chodzi o opcje w tej konsolce.
No i cóż, no jeśli chodzi o przejrzenie opcji i tych wszystkich rzeczy, to by było na tyle. Więc tak, krótkie podsumowanie naszego handhelda. Tak jak już wcześniej wspominałem, no, konsolka nie jest idealna, ma kilka swoich minusów. Pierwszy z nich jest to analog, którym trzeba się posługiwać, bo krzyżak nie domaga. Jako tako jest w porządku, nie wiem co jest grane przy niektórych grach, on mi się przycina, nie wiem czy to kwestia emulacji, czy coś szwankuje akurat w tym modelu. Podaję, jeśli chodzi o analoga, jako minus, ponieważ no nie powinno to grać roli, jeżeli mamy krzyżak, bo moglibyśmy się przełączać, no ale czasem musimy, no nie da się w niektóre gry grać na tym krzyżaku, on jest strasznie padziewny, to jest taki typowy najtańszy plastik fantastic. Kolejną rzecz jest rozmieszczenie przycisków. Grając, no ja się gubię, nie czuję tych przycisków. Cztery przyciski dla mnie to jest optymalnie, dwa gdyby były tu z tyłu, byłyby fajnie. I tutaj dochodzimy do setna. Dla mnie ta konsola, gdyby była w ten sposób, byłaby idealna. Nawet z zachowaniem 4-3 i rozmieszczeniem tego wszystkiego poniżej grałoby mi się lepiej. Ja bym bardziej panoramicznie widział ten ekran i bardziej by mi tak pasowało. Z dwoma przyciskami z tyłu i chyba głośnikami. Można by drugi głośnik wrzucić i to by działało. No i dochodzimy do kolejnej bolączki, czyli głośnik, który jest strasznie tani. Słychać, że to jest tani głośnik. Harczy, co po niektórych emulacjach. Wydaje mi się, że jest to kwestia danej emulacji jakiejś, gdzie tam któreś niskie tony lub wysokie wskakują i on sobie już przestaje radzić. Kolejna rzecz jest to Bluetooth, który no, nie do końca działa tak, jak powinien działać. Wydawało mi się, że jak jest Bluetooth 4.0, kurde, no to będzie super, wszystko chodzić. No nie działa to idealnie. Nie wiem czemu, ale nie mogę się połączyć z niektórymi urządzeniami. Nie jest wyświetlana dokładnie ID urządzenia, albo ID urządzenia jest wyświetlane i jest to troszeczkę zagmatwane. No ja przynajmniej nie rozpoznaję tych urządzeń. Myślałem, że to będzie prościej wyglądać. Kolejną rzeczą jest cena. Wydaje mi się, że gdyby spadła do 50 funtów, jest to zjadliwe za tą konsolę z takimi bolączkami, jakie ma w tym momencie. Za tą cenę, która jest teraz 80 funtów, naprawdę ostro bym się zastanowił. Chyba znalazłbym lepszą alternatywę, jeśli chodzi o konsolę tego typu dla nas retro maniaków. No ale to jest tyle, jeśli chodzi o minusy. No przejdźmy do plusów, no bo jest ich sporo. Pierwszą jest genialny ekranik IPS, 3,5 calowy w wysokiej rozdzielczości 640x480, nie mylić wysokiej rozdzielczości czymś z Full HD. Więc nie, to są na potrzeby retro. Jest to najwyższa rozdzielczość, jeśli chodzi o retro, więc tak powinno być. No jakość tego ekranu no, rządzi, jest maksymalnie genialna. I tutaj dochodzimy do setna. Bebechy w tej konsoli no, są kapitalne, jest to czterordzeniowy procesor Cortex 512 MB, no to jest to, co powinno tutaj być. To jest, jeśli chodzi o podzespoły, jest to Combine. Genialny. Drugą rzeczą jest Pandora. No, Pandora tutaj sprawdza się idealnie, szczególnie na Androidzie, który aż tak nie obciąża tego sprzętu. No jest kapitalny. Dochodzi do tego sklep, który jest w Pandorze już wbudowany, no ale to jest kolejny plus i kolejna fajna funkcja w tej konsoli. Jest dosłownie no, genialna. To, że mamy kartę pamięci, którą możemy zwiększyć, no to też jest mega. No tyle, ile pościągamy, tyle mamy. Możemy sobie powywalać różne rzeczy, które nas interesują, gry, a wrzucić te, które na tych będziemy tylko ogrywać. Jest 13 emulatorów do ogrania. No jest duży wachlarz tego, co możemy odpalić na tej konsoli. Więc pokrótce wiecie, czego się spodziewać o tym sprzęcie. Sami podejmiecie werdykt. Ja tylko wam wyłożyłem na tacy to, co myślę, że jest ważne i to, co zauważyłem. Reszta zależy od was. Więc cóż, powodzenia, no i widzimy się w następnym odcinku. Na razie.